Ja bym zaczął od Łukasz, od ciebie, bo jak wiemy, zostałeś uniewinniony. I bym chciał, żebyś się wypowiedział na ten temat trochę więcej. Ja ostatnio też poruszyłem ten temat. Usunęliśmy cię właśnie z tego względu, bo byłeś oskarżony, ale teraz zostałeś uniewinniony. Znaczy, więc... wiesz co? Zabolało mnie to, że Wardęga wypowiadał się na mój temat w taki sposób, że zostałem skazany, tak, prawomocnie, a prawomocnie zostałem uniewinniony. Sponsorem filmu jest GeForce Skins, strona, na której możecie otwierać skrzynki ze skinami do CS-a. Z kodem SEP4 macie plus 5% do doładowania. Jest tu wiele metod płatności, na przykład Blik, SMS, krypto, a nawet bezpośrednio poprzez Paysafe Card. Codziennie można odbierać darmowy bonus z koła bonusów, które resetuje się co 24 godziny albo krócej. Jest to zależne od sumy wpłat z ostatnich 30 dni. Na stronie można wbijać poziom, dzięki któremu można zdobyć klucze do skrzyń bonusowych. Wspomnę również o eventach. Otwierając skrzynki z eventów na konto za darmo, przydzielana jest waluta eventowa. Jest ona również dodawana do wpłaty. Istnieje również możliwość zawierania kontraktów i tworzenia własnych skrzyń. Pamiętajcie, żeby użyć kodu SEP4, który da wam 5% do doładowania. Link w opisie. Tak, prawomocnie, a prawomocnie zostałem uniewinniony. W sensie sąd drugiej instancji zawsze decyduje o prawomocnym skazaniu, tak? Zostałem skazany przez sąd pierwszej instancji, ale sąd drugiej instancji podważył wyrok i uniewinnił mnie, także jestem, no, niewinny. Chcesz jeszcze coś dodać o tym? Nie. No nie, no, jestem niewinny, po prostu Wardęga mnie pomówił, napisałem do niego odpowiednią wiadomość, poinformowałem go, żeby nie obrażał mnie po prostu publicznie, żeby weryfikował informacje lepiej na następny raz, tak? No bo te informacje muszą być weryfikowane lepiej, jeżeli on uważa się za szeryfa internetu, to powinien te informacje weryfikować dokładnie, tak? A jeżeli on pomawia mnie publicznie przed paroma milionami osób, no to no coś jest nie halo, nie? No w końcu ma takie stanowisko w internecie, że powinien robić to dobrze. Paweł, jak ci tutaj w igrzyskie klawiatorów? Przemyślałem to wszystko, ostatnio mi nie idzie. Przegrałem ostatnie walki, dlatego stwierdziłem, że tapczan to za wysokie progi dla mnie. Wycofałem się z tego pojedynku i dołączyłem tutaj do gladiatorów. Halo, tutaj, tylko tutaj. Było ciężko, dlatego... Cisza, kurwa, cisza, jak pan mówi teraz. Było ciężko w walkach ostatnio, dlatego dołączyłem tutaj. Paweł, cisza, Paweł, słuchajcie mnie teraz w tym momencie, bo jestem zażenowany w ogóle, że ja tutaj z wami siedzę, ogórki jebane. Ale ty to zamknij mordę, gość, kurwa. Cicho, Kurwa, Stokrotka, poczekaj, ty tu nie jesteś szefem ani generałem. Że masz mamę Monikę Olejnik, to nie znaczy, że jesteś ważny i tu możesz rozkazywać. Zamknij apę, bo ci te okulary zaraz. Zamknij tą pizdę, bez kitu. O, nie trafiłeś. Jeden, dwa, trzy. Ale grubo się zaczyna. A robaliny tak grzeczne. Przypominam, że nie rzucamy. Ktoś tu moderuje tą dyskusję? Ktoś tu moderuje? Nie zmarnuj jedzenia. Dajcie się wypowiedzieć stokrotce. Nie zmarnuj jedzenia. Dobra. Pierwsze, niczym nie rzucam. Umiesz się zachować, zaraz będziesz wypierdalał. Juf! Kurwa ty, ej, wersja, kurwa ty. Ja pierdolę. A teraz zostań jacyna, ja pierdolę. Ochrona nie daj rady chyba, wiesz? Ale kurwa, jazda. Chamski festyn, czas zacząć. Kurtyna! To do mnie. Będziesz kurwa szybciej stąd wyjebany, niż tu siedzisz, po pierwsze. Do mnie mówiłeś? Po drugie, rzucasz kurwa jedzeniem. Zdejmij tak, to okulary. Pokaż, jesteś stygma, Olejnik! Olejnik Janudelski. Dawaj, pokaż, Olejnik! Tak, grosz wstydu nie masz, kurwa. Zajebuję w chuj. Druga sprawa, dajcie mi kurwa dojść do słowa. Ale każdy ma w chuju, co ty masz do powiedzenia. Słuchaj, tu jest zła atmosfera. Ja bym ją zrobił taką pozytywną. Czarny Polak, to dla ciebie, proszę bardzo. Nie, słuchaj mnie. Olejnik, załapę się, bo ty jesteś blisko. Zaraz kurwa. Daj mi do końca. Daj mi kurwa coś. Daj mi ryj, kurwa, morda, ile ty masz? Jest, tutaj łapę, jaki masz rekord, pyta? Kurwo, siedzisz teraz u mnie po kurku, ale mogę jeżeli będę chciał. O kurwa, i co? To się najebać. Dajcie mi dojść do słowa, zamknij się. Ale ty się nie możesz wysłowić. Jesteś jebany, gościu, kurwa. Wy wszyscy tutaj. Co ty masz do powiedzenia? Co masz do powiedzenia? Dajcie mi coś powiedzieć. Kolego, nie wiesz, to jest Sigma. Dajmy, Tomkowi. Sigma na federacji. Jesteś szmatą. Marzek, cimowo. Nie rzucamy jedzenia. Pierwsze, dziękujcie za to, że tu siedzicie. Bo gdyby nie ja, to was by tu nie było. Druga sprawa. Kamerzysta. Dawkiś to pizdę. Kamerzysta. Śmiecie bany. Miał walczyć ze mną sam na sam. Ale kurwa, dał jakieś zarówki. Glawny najsamowniejszy tutaj. Dawkiś tą pizdę. Nas puści?
Wygrałem poprzednie igrzyska gladiatorów. Prawdziwy i to ja, kurwy, układam tutaj karty. Rozumiecie to? Dajcie ja Tomkowi i zaraz się wypowiedzi. Miało być, kurwa, jeden na jeden. Brałeś sobie ogórków jakiś, żeby mógł kurwa wygrać. Jesteś zwykłą szmatą. Ale dalej mu za dużo Ej, olejnik, usiądź. Takie to dupę, siada już. Poczekajcie chwilę. Patologia. Ten jeden pisowski pachołek i ten drugi grubas. Oj, oj, oj. Świniobura. I ten grubas przed chwilą cię wyjebał. Wyjebał. Kurwa, Robalini, dawaj, posłuchamy języka miłości. Żebym tu wiedział, że się zachowujesz jak kurwa, to bym poszedł od razu ci wpierdolił. Wujek samozło na razie, jedziesz. Jebać tego wujka samozło i on tu kurwa głosu nie ma, niech zamknie tą pizdę. Daj, niech się wypowie. Pizdę to ty masz między nogami. Kurwa, dziadu jebany! Chcesz udawać się różnego? Zajebaj mu! Założyłeś okulary! Dawaj kozera! A jaki, o, jak on się napierdala, Boże! Co to, kurwa, z partizanta ja drugi raz? Ja wygrywam tego turnieju! Ty, kurwa, jebana, masz szacunek jakiś. Co to odpierdalasz? Słuchaj, to twoje gadki, ty jakiś jesteś pobudzony niezdrowo. Pobudzony? Słuchaj, te konferencje to nie wyglądają tak. Ej, olejnik, postaw się w końcu! Ojej, mi się podoba, Wojek, króciutko! Przypierdol, kurwa! Masz, kurwa, Basza, te przypierdol. A tu masz takie odżywki, też te przypierdol. Kurwa, ty jesteś jebany, olejni! Jak się zachowujesz, kurwa? Nie rzucajmy! Okej, okej, słuchaj, chciałem coś powiedzieć, tak? Nie bądź chłopcem do bicia. Ja przyszedłem tutaj walczyć z patologią, ale widzę, że jest bardzo ciężko. Ty też jesteś patologią. Słuchaj! Ty, kurwa, żadnych zasad, ale to jak widać, to ty będziesz pierdolony, kurwa. Ale ty, jak ty na PS... Co ty do mnie mówisz? Zamknij pizdę. Nie przekrzykujmy widać, się. Widać, że jesteś normalnym gościem, ale ten, co... Słuchaj, kurwa, kurwa, nie jest. A ty nie ma normalnego. To panowie. Jak posraj się kurwa, tam. Kulturę, gdzie ty z party... No kurwa, widzisz, co to odpierdalasz? Mówię do ciebie normalnie, gdzie ty mnie z partyzanta drugi raz... Gdzie mnie, kurwa, drugi raz z partyzanta walisz? Czy ty jesteś jebnięty? Wypierdol mu teraz! Dobra. Napinam się, kurwa? Siadaj. Ja się napijam? Siadaj. Kurwa, odciągałem go wcześniej, siadaj, ty się tam dziwki z łapami, jesteś pojebany, ale... kurwa? Siadaj, Tomek. Chłopie, zobacz sobie powtórkę. Siądź się. Dobra, weźcie się, kurwa, uspokójcie. Nie bije się chłopaków w okularach, mordo. Nie znasz tego? Na konferencję. Siądź się. Znakałtowany jeszcze przed walką. Ja do każdego skaczę, chłopie. Chodźcie, siądźcie. Próbuję tutaj porządek. Siądźcie wszyscy, bo Juławko się wkurwił. Burek przychodzi, kurwa, i za co on odpierdala. Tak w ogóle to mi się nie nikt spodobało nie zachowanie tego pachołka pisowskiego i tego grubasa tutaj Robaliniego. Ale ty się nie przypierdalaj do pisu. Się jak kmiot, nie umie się zachować. Ale ty miałeś też pokazywać coś, było, nie? Kurwa, mnie na wywiadzie miał obrażać. Nikt czemu to nie robiłeś? Ja nie będę mówił, że będziesz bity, ale się nie umiesz zachować. Stary, ty, słuchaj, kamerzysta, ale jesteście na to samym poziomie. Szykuj od razu. Słuchaj, kamerzysta czekał x lat, żeby go uniewinnił rząd w końcu PO. Przyszło, uniewinniło. O to chodzi, nie? Pisowski jeszcze do nie. Niego dojdziemy. Wiesz, dokładnie, ty, o to chodzi. Został uniewinniony, jak proste. Się zmienił rząd. Proste. To dziwne, nie? Proste. No to słuchaj, to jest to. Widać, że jakiś resortowy dzieciak jeszcze pewnie. No i to będzie mi ciężko. Łukasz, a jak tobie się na razie podoba? Bo na patologia, razie... jedzenie rzucają w ogóle. Wstyd. Przegięcie ogólnie jedzeniem rzucać za mnie. A jaki wstyd? Dobra, możemy... Gasio, mam do ciebie prośbę. Czy możemy zrobić coś takiego, że jedna... Mamy tutaj dwóch, którzy się nie umieją zachować. A reszta siedzi i się drapie po jajach i tak naprawdę przyszli i nie wiadomo, po co tutaj. Oni tu przyszli. Akurat jaja stary, my mamy jaja, ty nie masz, stary. Ryciasty nie ma nic do powiedzenia. To dawaj, kurwa. Ej, umawiamy się tak, ty najpierw mi walisz liścia, potem ja tobie. Na liściach on chce, tutaj chyba jemu zajebie, najpierw bo siedzi się w ogóle nie... ja ci oddam, co ty na to? No i prosto! Oj, 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 oj! Nie bijcie się! Tu prezes dużo hajsu podzieli, ta się. Hej, Jowko, te! Nie co to, kurwa, bituj jest się! Prowadzący do mnie się... Ale, 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 lista, ale, lista, ale, kurwa, ale, lista, ale, 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 pizdę, lista, ale, 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 kurwa, ale, ale, się ale, 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 na ten 2-0! Na ten 2-0! Na ten 2-0 będzie! Ej, kurwa, kim ty jesteś? Zamknę łapie, pierdolę! Ma to jebana, kurwa, nie rzucaj jedzeniem, co to odpierdalasz, ty! Weź się na zachowuj, kurwa, jakoś nie rzucajcie mnie jedzeniem! Siądź cicho, kurwa! Siądź tu! Jak ty łapie, śmieciu pierdolony! Kim ty cicho! Kim ty jesteś? Pamiętaj! Ale to mu panią! Na mordę i siedź! Szanuj jedzenie, bez kitu, kurwa, szanuj jedzenie! A co ty, kurwa? Bo mi już brakło banana! Możesz mi dać banana, bo mi brakło! Co to za człowiekiem? Takie rzucanie rozumiem, nie? Młody, zaistniałeś, ale coś więcej... A co?
Stop. Młody, zaistniałeś. Coś sam mnie zaatakował. Sam mnie zaatakował, śmieci. Weźcie taki kurwa prowadzący. Dobra, dajcie głos. Dajcie głos Natanowi 2.0. Dawajcie. Co kurwa Natan 2.0? No, Natan 2.0. Ja widziałem twoje TikToki. Ale ja nie wiem w ogóle, kim ja. Słuchaj, kim jest? Ja ci powiem, jak się kończy takie bycie czyjąś kopią. Zobacz na. A co on robi? Ciota. On jest Amadeusz 2.0. Ej, ty myślisz, że masz jakieś w ogóle szanse? No i co? O kurwa, kryminalista. Łezkę pod okiem ma, śmieci jebany. Ja poddenerwowany jestem od samego początku. Nikt mi tu nie daje głosu. Pierwsza wiadomość, jaką dostałem. Nikt, kurwa, na czarno nie przychodzi. Kolorowe kolorki. I patrzcie, jeden, drugi, trzeci, czwarty. Co wy, ale kurwa, ziomej, na pogrzeb przyszliście? Ja mam! Mordo, jesteś tak wyjebany z gościu. Siedź, kurwa! Co masz pod spodem? Co masz pod spodem? Ej, może się gotowali na twój pod spodem. Co masz? Ej, co masz pod spodem? No, kurwa, czarną koszulkę. No to zamknij mordę! Gościu, proszę. Dejcz mam. Dobra, posłuchajcie. Masz problem do ubrania? Dajcie mi na chwilę głos, tak? Co? Cisza. No jesteś czarny. Dobrze, zobacz, co, kurwa. Jesteś czarny. Jest zobacz, kurwa. Jest rzeźba. Ej, jest rzeźba. Kurwa. Jest rzeźba. Jest rzeźba. Bajtek. Jest Bajtek. Tego grupa zaczyna. Ja mówię. Dostałem właśnie informację, ktokolwiek krzywd rzuci, dostanie karę finansową. Ej, bo muszę sobie tutaj witaminki przypierdolić, także dajcie mi chwilę, ej, dobra? Ej, nie mów takich rzeczy, bo to jest legalne, masz energię, a nie, co ty robisz w ogóle? Ogólnie tak patrzę. Dredziasty, nie odpierdalaj taki. Dredziasty, kurwa. Tam robię, Boże. Ty jesteś pojebany, dredziasty, kurwa. Nie odpierdalaj takich rzeczy, kurwa. Weź tą, kurwa, zwiję se w dupę wsadź, kurwa. Ale ty się nabrałeś, patrz, wiesz co to jest? Patrz. No, no właśnie, wsadź to w dupę. Wiemy, że jesteś cipuny, nie musisz, kurwa, wiesz, ciągnąć tutaj na konferencję. Ej, to jest, to są witaminy same. To są same witaminy, jak coś, nie? Wsadź sobie je w dupę i ale szkoda tych... zakończmy. I nie ale gadajcie są... po trzech. Kogo byś chciał teraz do pary trafić? Mnie. Ja jestem tutaj, kurwa, najlepszy. A ciebie nie znam nawet, bo w chuju w ogóle. Kurwa, jak mnie nie zna... A ty się byś potrafisz? Słuchajcie, Deutschman, wchodzę na, wchodzi na górę. Ja byłem tutaj pierwszy przed czasem, chcę się dobrze pokazać. Robimy make-up, bardzo sympatyczna pani. Ja są na make-upie nie byłem, co ty pierdolisz? I słuchajcie teraz, podchodzi, wita się z każdym, ja mu podaję rękę, on kurwa omija. Nie lej mi wina, nie no. Ja u góry nie będę z tobą, co ty pierdolisz. Jak nie, kurwa, jak nie. Dupę, nie gadam z tobą. Zobaczymy na walce, chcę jego pierwszego trafić. To rozpierdalam go, kurwa, dobra, w pierwszej rundzie. Powiedz, kogo byś chciał do pary na pierwszą rundę. No do pary chcę oczywiście wujaszka. Dlaczego? Żeby był z tobą. Wujka samodno. Tak. Dlaczego go chcesz do pary? Wujka samodno, co to za ciotowski głos tak się odezwał? Czyżby z tobą nie chciałbyś zrobić parze, Hubert? Zmień ksywę po tych igrzyskach. Dobra, Jaruzelski, zdejmij okularki, pokaż jakie masz na spadę oczka. Kurwa, dobra, ale zamknijcie się na chwilę, dobra? Ej, słuchaj, możemy zrobić test. Mogę coś powiedzieć? Nie będzie pierdol, jak twoja część krzeseł jest gorsza. Ale co ty, kurwa, odpierdalasz? Pojebany jesteś jakiś, czy co? Coś ci się odjebało? Kryminalista, łezki pod okiem. Boję się takich patusów jak ty z tatuażami, tak. Chciałem cię przepraszać, ale bardzo ważne. Ale nie potraficie. Ale co on, kurwa, będzie do mnie, kurwa, ty... Nie, bo coś chciałeś do mnie powiedzieć, a tu słabo cię słychać, bo ty się faflunisz. Jesteś raperem, ale masz jakąś wadę wymowy. Dobra, kurwa, mam lepszą dykcję od ciebie. O, no kurwa, tak. Widzę, że słabo mówię. Fryzury masz lepsze ode mnie i tatuaże. No to też może. Pewnie, no, no wydaje mi się. Ty, a to nie są dredy, to nie są dredy, to są warkoczyki. Wygląda jak lalka, nie widać. A ja mam pytanie do ciebie. W sumie słuchaj, to może teraz taki chciałem program jest na TVN-ie. Crack me queen. Ty to wyglądasz jak tak. Dobra, zamknij pysk, mogę coś powiedzieć? Dredziasty, obstaw kogo oprócz siebie obstawiasz, że dojdzie do finału? Ja i kamerzysta. Oprócz siebie, on nie zrozumiał, Oprócz siebie, ja i kamerzysta. Widać, on nie rozumie. Siebie, ja i kamerzysta. On nie rozumie. Widać, że przydupa, kurwa, on jest tutaj mocno, bo to jest przydupa ze starych czasów przecież, dobra, kurwa. No, na głośniku mam tutaj Sentino i w tym momencie chciałem wam ogłosić, że jedziemy z tą kurwą Nitro. Sentino, przywitaj się tutaj. On cię olewa. Ej, kurwa. Telefon. Głośnik odpal. Halo, policja! Policja! Halo! I tą pizdę tam teraz. W tym momencie no, po prostu ciszej. Chcemy wam powiedzieć, że... Ale, ja ale nie zrobiliśmy z nim grube rzeczy, kurwa. Jebać Nitro do spodu, tyle w temacie. Dzięki, Sebek, bo tutaj te, kurwa, barany, co siedzą, nie dają coś do słowa. A czemu udaję, skoro dzwoniłeś do mnie, olejnik? Zamknijcie się. Dajcie chwilę. Seba, powiedz tutaj ktoś jeszcze słowo do... Jak po prostu jedziemy z tą kurwą Nitro.
Jedziemy, jedziemy! Jeżeli ktoś mówi, że sobie może stworzyć rapera, a nie jest fighterem, no to ja pokażę, że z fightera zrobię rapera. I w przeciwieństwie do Lidra to parę walk wygrał. Tyle w temacie. To niezły fighter. Dlatego niezły ja fighter. Robimy grube rzeczy. Pozdrawiam Seba. Kurwa, niezły fighter. I w tym momencie u mnie na Instagramie wlatuje zapowiedź tego, jak kurwa rozpierdolił ten fighter. Ja z wami jestem kurwa władzy federacji. Ale kurwa, to dopiero początek tego roku. Dobrze, Tomek, siadaj. Tomku, siadaj. Po kolei idźmy. Dobra, super. Powiedz, skąd jesteś, skąd się pojawiłeś, bo nikt nic nie wie o tobie. Nie, zadawaj trzech pytań na raz, Jowko. Proszę. Pierwsze po kolei, tak? Tak. Słuchajcie, ja tu nie przyszedłem się przekrzykiwać, tak? Zadawaj po kolei. Raz, dwa. Proszę ciebie, żebyś powiedział oprócz konkretny siebie, jest. Kogo widzisz w finale. Wie, co lubi. Wujaszka widzę w finale. Spoko mordeczka, też jest z ulicy, tak jak ja. Wie, ulicznik. Cicho, cicho. Mi się jeszcze raz. Dobra. Ej, ulicznik. Szmato! No dobra, okej. Okay. Ej, on się kurwa mali, największa Montana na suchu. Ja się boję wstać. Rzucił jedzeniem, wypierdalaj. Ochrona! Dredziasty właśnie masz karę. Ochrona, proszę go zabrać. Masz co, od, marnujesz to, jedzenie? Prezes Bezdrąg już przekazał, że Dredziasty ma karę. Dobra, słuchajcie, no, w chwili tego, że mamy jeszcze uwagi. Witaj w grze. Ej. Młody. Chłopie, jak ty chcesz grać, to grać w matku, się, a ty jesteś odklejony. Młody, już powiedziałeś. To jest Łukasz. Jakiś odklejony. Jak tutaj Łukasza. Atmosfera się trochę uciszyła, to wam mogę kawałek pokazać, jak to będzie brzmiało. Tomek, nie rób kryptoreklamy. Będzie czas na ciebie. Nie nadaje do niczego. Wyłącz to. Ty, kurwa, to, jesteś naprawdę dobra, w swoim świecie, proszę nie? Was, chwilę o ciszę. W swoim świecie, kurwa, nie? To masz swój świat. Dobra, Łukasz, obstawisz oprócz siebie dwie osoby, które według ciebie znajdą się w finale. Kamerzysta i może Czarny Polak, tak myślę. A ja? Dobra. A ciebie to nawet... Udaję. Ci teraz wyjebie, ty się skończy. Chodź. Ochrona, on mi grozi. Pies do psa. Ochrona. Pies do psa. Ty, kurwa, co ty kurwa o tą ochronę wołasz? Jest jakiś odklejony. Robalini, kogo widzisz oprócz siebie w finale? To na pewno siebie. Tutaj tego Siebie. Robalini, nie używaj słów, bo nam kanał zdejmą. Wiesz, jak, czego nie można używać. Ty jesteś taki oblatany, a nie umiesz się... Dobra, chłopie. Kogo byś chciał ty... Na pierwszą walkę spotkać, wtedy od razu zrobimy ten face to face. Jak myślisz, kogo trafisz? Nathan 2, nie? On aktorzy, aktora, nie? Nie. To za jest, każde słowo. Jeżeli ja cię wylosuję, to ty dostaniesz. Nie, jeżeli ja cię wylosuję, to ty dostaniesz. Pierwszy. Nie, dostaniesz to. Proszę. Dobra, siadamy panowie. Co to jebano? Myślę, że to może być jedna z lepszych par, wam powiem. Jakby Margo! Dredziasty, jak myślisz, z kim się spotkasz w pierwszej walce? Ja kurwa chcę rozpierdolę, bo uważam, że Łukasz może być cięższym zawodnikiem od nich i nawet jak dojdzie do finału, chciałbym to zapytać, kurwa, z kim myślisz, że się spotkasz, a nie... On nie rozumie, on jest debilem. No bo jest najlepszy, to z nim się spotkam, chyba logiczne, z nim tak? Się ale spotkasz, jak ty, dobra. Chłopak, no ale w finale, kurwa, są dwie osoby ostatnie, tak? W łóżku się spotkacie razem, jak z kim fizne, kurwa. Z kim myślisz, że w pierwszej walce nim, się spotkasz? Kurwa, bo wydaje mi się, że kurwa ma większą przewagę. W pierwszej walce się spotkasz, to ktoś nie, w finale mówię, w finale. Kurwa, ja zadaję proste pytania, Dredziasty. On jest debilem. Kurwa, słuchaj to zrozumieć. Z kim myślisz, że w pierwszej walce się spotkasz? Nie wiem, z jakimiś, kurwa, z tymi debilami, jak samozło? Kurwa. Ze mną? Chodź, no jak samozło, Dredziasty, to chodź. No, się przestraszyłem, kurwa, trzęsę się cały, kurwa, na twój widok. No właśnie się trzęsiesz, kurwa, debilu. Ja nie mogę, kurwa. Siadamy. Siadamy, panowie. Siadaj, Dredziasty. Siadaj. A ja wezmę olejniczka. Ej, poczekajcie chwilę, sekunda, przepraszam. Słuchaj tu. Gdzie jest kamerzysta? To słuchaj, kurwa, mnie uważnie teraz, nie? Dojebałeś gościa, co ma 66 lat niby ponoć. Masz, kurwa... Nie wiem. Dobra, ochronę bym poprosił, żeby... Weź, kurwa, zamknij mordę. Ochrona, proszę, żeby... Wypierdalaj stąd, frajerze. Dobra. No ja właśnie nie wiem. To jest głos milczącej większości, mordo.
Ty zdajesz sobie sprawę, że zostałem uniewinniony, nie? Czy nie? Ale ty zdajesz sobie sprawę, w jakich okolicznościach zostałeś. W każdym bądź razie ktoś, kto atakuje starszego człowieka, który ma 60 lat, to dla mnie jest takim samym typem kogoś, kto bije w okulary. Ale dobrze, jeżeli ktoś mnie bije pierwszy, to dlaczego mam mu nie oddać? To co, mam się dać zabić, kurwa, czy co? Zabić się, tak. Na pewno człowiek, który ma 56 lat, żeby tutaj wyprowadzić, ale według panowie. Ciebie, według żeby ciebie, tego pana wyprowadzić, jak to funkcjonuje? Skoro no powiedz, tutaj... jak to funkcjonuje, jeżeli ktoś się bije po twarzy... Ja nie mówię. Słuchaj, ale co zrobiłeś przed tą akcją? No wiesz, przecież ten człowiek nie uderzył cię za nic. Sprowokowałeś starszego człowieka, ale potem nie, go pobiłeś. Ja nie, to jest słabe. Ale jest uniewinnili cię, okej. Okay. Dlaczego? Ale dobra, w oczach poczeka, wielu ludzi dalej jesteś winny tego, że się rzucałeś do starszych. Ale mogę... I ty dodajesz mu strzel z bańca. Ale mogę wiedzieć, dlaczego ty uważasz tak, skoro nie byłeś nawet w tej sytuacji, nie byłeś tam i uważasz tak? Nie, nie było mnie tak, ale uważam, że do starszych powinien być szacunek. Można się bić na ringu ze starszych. No dobrze, to jeżeli starszy ci wjebie, kurwa, na ryj i będziecie tuć po ryju, to czyli mówisz szacuneczek, spoko, ry, tu, jeszcze przypierdol mi, tu. No słuchaj, mimo że chrześcijaństwo byłoby nadstawić drugi policzek, ale... Masz tutaj olejnika? Wujek, dawaj do fejcu-fejca. Zaraz dawaj. No a kurde, się do niego prujesz, to dawaj, idź do niego teraz. Wujek. Przyjaciela do wroga. Już się zmieniło parę lat. No będziemy się pić. Będziemy się napierdalać. Dzięki, olejnik. Wujek samozłoje. Dawaj jeszcze na fejcu-fejca. Warkoszystego. Zamknij pizdę. Pizdę to ty masz między nogami. A ty masz na mordzie, no. Ej, wyglądasz dobra, gorzej od ciosa. A to jest wyczyn, kurwa. Ja nie widziałem, drugi. Wyglądasz gorzej od ciosa, to jest już, kurwa, naprawdę, kurwa, wyczyn. Kasio, mógłbym przerwać? Z tym pachołkiem, nie chcę pisowskim, ale z tym gruwasem robalini face to face. Dobrze, stańcie face to face. No, chciałeś face to face, dawaj. Face to face? No, stawaj. Stań. Stańcie tu, stań. Równy z równym w końcu, to by nie? Była dobra walka. Dobra walka, nie? Tu by było coś wyrównanek. Marek, nie daj się, w razie czego przyjdę i pomogę. O! Dobra, siadamy, panowie. Białe Porsche na wrocławskich numerach. Policja ponoć zgarnia. Joey, przestaw furę, kogo bo to tam jest się fura? Coś psy się prują. Białe czy czarne, bo jak czarny, to moje. Białe Porsche. Ale co? Moje jest czarne. Białe jest nasze, Joey, przeparkuj. To może moje. Białe czy czarne? Czarne Porsche na wrocławskich numerach. To jednak moje. Także, sorry, Joey, ale Joey, to nie nasze, to nie białe. Nie, bo mi furę to nie nasze. Ale mamy Marek. Ale serio mówię. Chodź, Magika z tej strony. To taka podobna masa widzę, tylko Łukasz trochę lepiej zbudowany. Śmieć ujebane, jesteś rozjebany, czaisz? Kurwo. A masz jakiś dowód, że wyzywałem cię, tylko tak mówisz? To pokaż, no to pokaż. To pokaż, bo nigdy takiego czegoś nie zrobiłem, także jak wrzucisz, to fajnie. Wrzucisz... Co ty odpierdalasz, kurwa? Nie wkurwiaj mnie! Co, kurwa? Dawaj rebory mi! Widzisz, kurwa, musiał się włączyć, kurwa! Dotknij mnie, kurwa, ja się nie będę z tobą bawił. Palet boku, palet boku! Co wypierdalaj, kurwa? Zajebu robaliny! Wokaj masz brzuchy! Dobrze! No pobałeś się, kurwa, i co, skaczesz, chłopie, co ty? Będziesz, kurwa, z łapą do mnie wyskakiwał, co ty, kurwa, sobie myślisz? Toruńska patologia, kurwa. Zamknij mordę, kurwa. Ale, kurwa, mocno, ja pierdolę. Jóźwiaka, jak coś wkręciłem z tym autem, bo i tak był nudny. Kamerzysta, z czego jesteś sławny, powiedz? Z kryminału. Też. Oczywiście, na pewno, w jakimś stopniu. Wycieczek do Turcji i zdradzanie dziewczyny. Słucham? A, słuchamy, zdziwiony jesteś. A? No, Turcja. A ty z czego jesteś znany? A ja z bycia debilem? Zadaję podchwytliwe pytania i w tej chwili... Podchwytliwe chyba dla debile pytania. Zaraz coś wrzucę na storkę, tutaj jest Instagram. Dobra, i ci się o co ci chodzi? Ci zrzednie. Bo ja zaznaczam, że kamerzysta został uniewiniony. W tobie chodzi, że co, do Turcji nie prowadzi się prawilnie.
A zaraz. No dobrze, to słuchamy. Tylko wrzucimy, ja chcę zaznaczyć o tym. Wrzucimy na storkę, na mojej storce to będzie. A i no zobaczymy, dobrze, się no wrzucaj. Jowko ostatni raz prowadził ten panel, bo on naprawdę. On chyba odleciał, kurwa, dobra. Weź tego i. Dobra, do widzenia, kurwa, weź go wypierdol, kurwa, najlepiej. Kurwa, nic nie można powiedzieć, tak. Kurwa, nie? Możesz nic to. Nie można powiedzieć. Jak możesz to. Kurwa mnie to. Wejdź, bo kurwa przeszkadzasz naprawdę, siedzisz na laptopie, kurwa, miałeś mi pomóc po... Kurwa, udajesz biznesmena, kurwa, masz kurwa stówę w portfelu i pierdolisz głupotę. A co ty mu do portfela zaglądasz? Będę wypuszczał diss na Nitra, Sentino i lecimy z tą kurwą i ogólnie będą duże, grube rzeczy. Sentino teraz nie... Tak, nie jesteś, powiedz mi, czy cicho, kurwa, dam ci tą pizzę, bo zaraz pierdolisz. Dawaj, kurwa! Sentino kazał przekazać, jazda z Nitrem, bo ten coś... Mówi, że sobie wziął rapera, a nie jest nim ani fajterem, ani raperem. To umiesz czytać? Ja mu pokażę, jakiego rapera zrobi z fajtera i kropka. Ja brawo, z Nitrem. Słuchajcie, niedługo wlatuje diss, Tomek Olejnik, Sentino, diss na Nitra. Macie zajawkę u mnie na Instagramie, Tomek Olejnik, jazda z Nitrem. To dopiero początek, pokażę wam, kurwa, obiecuję, pokażę wam, kurwa, że będę nie tylko, kurwa, legendą w tej federacji, ale we wszystkich, kurwa, to dopiero początek. A wujek samo zło, jak będzie naprzeciwko mojej pary, kurwa, to go tak w pizdę dojebie, że przysięgam wam, że nie z tego oktagonu. Jazda, kurwa. Pamiętajcie o biletach na Gorzowską Falę. Bo zapominaliście o niego! Znamy się z dwójkę. Czemu mówię? Zapomnieliście o tego debila! Kurwa jebana, co to odpierdala? Zobaczymy się po konferencji. Jebać, kurwa. Po konferencji. Szybki sparing, co? Szybki sparing, co? Dobra. Dobra, dobra! Ej, panowie! Panowie! Dobra! To są igrzyska gladiatorów! Angielskie wyjście z sytuacji, ze wskazówek, aż czas mnie nagli. Pod Manchesteru, niech wezmą mnie diabli. Chciałbym usłyszeć znów głos mojej babci. Odjebałem tyle, że na chwilę zapomniałem, kim jestem. Po co w to wszedłem i na chuj mi w tej grze znów walczyć o miejsce. Przez trop, straciłem siano i straciłem...